leci na mała wódka nieba. A Henduś nam poszukać potrzeba, staje cebę. Ja jestem zaskoczony, bo co... kiermasz, czy też właśnie chociażby takie, ten kiermasz świąteczny, ciągle czy panie z kół gospodarstw wiejskich, czy nasi właśnie, którzy zajmują się zdrową żywnością, przywożą coraz lepsze, coraz wspanialsze wyroby, no by też przekonać ludzi do trybu zdrowego życia i by też właśnie zapoznali się z tą ofertą i korzystały z tych wspaniałych wyrobów w powiecie limanowskim na Limanowszczyźnie. No właśnie w tym roku kiermasz podzielony na dwie części, bo również odbywa się w Mszanie Dolnej. Właśnie, też takie zainteresowało było, więc spełniając też wolę i mieszkańców i też nie ukrywam radnych, żeby też dać szansę właśnie też zakupu tej części powiatu limanowskiego, okolicy Mszany, żeby było bliżej. Jest wiele kół z tego terenu, więc też niech się prezentują, niech też wystawią swoje wspaniałe wyroby, tak aby mieszkańcy mogli się zaopatrzyć na święta i dobrze przy tych właśnie wyrobach czy wspaniałych wypiekach po prostu świętować. Przyszłam oglądać stroiki na cmentarz i do domu. Bardzo mi się podobają, z jodłownika. Tutaj panie zrobiły bardzo ładne stroiki i zrobiłam zakup. Jestem zadowolona i wszystkim życzę wesołych, zdrowych świąt. Mamy też przetwory, które i grzybki suszone i to, co same robimy. I śliwki w syropie, przecier nawet pomidorowy, sok malinowy, bo zimno. To się przyda i przetwory, te przyprawy takie same robimy z suszonych swoich warzyw. A jak pani ocenia atmosferę podczas tego kiermaszu? No niby brzydka pogoda, ale jest super. Oferujemy dzisiaj na stoisku miód wielokwiatowy z domieszką spadzi liściastej głównie. Proponujemy również pyłki, no to białkowe historie, dużo by na ten temat mówić. No i również propolis mocny 30, no i z wosku świece, no które są, no nie wszyscy może o tym wiedzą, ale spalanie świecy no oczyszcza bardzo powietrze, zwłaszcza z nikotyny, z różnych pyłów, no bardzo pozytywnie wpływa na układ oddechowy po prostu człowieka. Co panie przygotowały na dzisiaj? Przygotowaliśmy bardzo dużo, kobiety się bardzo dużo postarały. Chleby, podpomyki, serki, smalec, stroiki, bombki, choinki, ciasta, bardzo dużo, podpomyki, bigos, grochówkę i herbatkę z sokiem malinowym. Jak długo panie to wszystko przygotowywały? No, stroiki trzeba było wcześniej, a ciasto, no to wiadomo, musi być wszystko świeże, także wszystko jest świeże. Sprzedajemy produkty naturalne, wszystko to jest na naturalnych produktach, produkujemy to własnymi rękami, wspólnie wszystkie, no i... I przy okazji panie spędzają miło czas wspólnie. No chyba tak, bardzo jesteśmy zżyte, jest nas 24 osoby, więc jesteśmy podzielone. Zawsze któraś coś wykonuje, jedne mają talenty do stroików, do takich różnych ozdób, które już poszły mniej więcej, resztę było tam w Kasince, jedne pieką, jedne coś tam wykonują, jedne dekorują, zawsze któreś coś zrobią.